Mieszkańcy powiatu kutnowskiego zostali wprowadzeni dwukrotnie w błąd za sprawą redaktora Radia Katolickiego Wiktoria, pana Buternickiego, za sprawą przewodniczącego rady, który występował w tym radiu, a także za sprawą pana Serenny. 7 radnych, którzy wrzucili do urny głosy nieważne, dopełniając aktu głosowania, a więc wypełnili swój obowiązek, oddając głos i głosując. Natomiast panowie 3 twierdzili, że radni naruszyli zasady swojego mandatu, źle wypełnili zasady swojego mandatu, wrzucając głosy nieważne. Nie ma takiej możliwości, ażeby ktoś wydawał radnemu, podobnie jak było to w I Rzeczpospolitej, instrukcji, jak ma głosować. Ci panowie właśnie takie instrukcje wydają nam radnym, jak mamy głosować. Mnie tych instrukcji nikt nie udzielał przed głosowaniem. Mówienie o tym, że jest to akt lojalności wobec starosty, jest totalną bzdurą, którą rozsiewa właśnie tych 3 panów na użytek propagandy wyborczej. Szczytem bezczelności ze strony redaktora Buternickiego było to, że wywiad z panem przewodniczącym podsumował w ten sposób, że zaapelował do mieszkańców powiatu kutnowskiego, aby w wyborach przyszłych zwrócili uwagę, którzy to radni głosowali, wrzucając głosy nieważne. Dlaczego mieszkańcy mają oceniać negatywnie głosowanie takie czy inne? To głosowanie było głosowaniem nad wnioskiem sformułowanym przez część radnych, między innymi z podpisem na pierwszym miejscu pana przewodniczącego Zdzisława Trawczyńskiego. Jakie to kwalifikacje, jaki uniwersytet, jaka osoba, jaki urząd nadaje kwalifikacje moralne staroście do pełnienia funkcji? Myślę, że ci panowie powinni przede wszystkim zajrzeć do słownika języka polskiego, zajrzeć do słownika prawnej polszczyzny, sformułować porządny wniosek i wtedy przedstawiać go opinii publicznej. Media, które dziś osądzają tą 7 radnych, czy 10, która stanęła na wysokości zadania i oczywiście nie pozwoliła przegłosować nonsensownego wniosku, działają wyborczo w kierunku radnych opozycji, wyraźnie wskazując na preferencje swoje wyborcze. Jest to nieobiektywny, jest to typowy nieobiektywizm mediów i myślę, że to jest totalny błąd ze strony tutaj Radia Wiktoria i pana Buternickiego, że wyraźnie wskazuje wyborcom swoje preferencje wyborcze. Dziennikarz powinien być dziennikarzem obiektywnym, tym bardziej, że jest to medium katolickie, a tego obiektywizmu w tym medium zabrakło. Jest to przykład tendencyjnej propagandy dziennikarskiej z najlepszych czasów PRL-owskich. Pan przewodniczący Zdzisław Trawczyński powinien nauczyć się prowadzić sesję Rady Powiatu. Każda jedna sesja poprowadzona przez niego jest odbierana przez mieszkańców powiatu bardzo negatywnie w związku z tym, że pan przewodniczący nie ma umiejętności prowadzenia sesji. Powinien nad tym popracować, albo jeżeli nie ma takich umiejętności, powinien zrezygnować z funkcji. Tym bardziej, że jawnie wystąpił przeciwko koalicji rządzącej, w której skład wchodził. Jawnie wystąpił i chce zwalić winę na 7 radnych, którzy rzucili głosy nieważne. Myślę, że panie Trawczyński, czas zastanowić się nad swoim postępowaniem, a nie bezkrytycznie patrzeć na siebie, a krytykować tylko innych.